Konfederacja, wolność i niepodległość. Szczęść Boże. Instytut Pamięci Narodowej znowu pod ogniem atakowany przez aspirującą do władzy totalną opozycję. Jeden z liderów, a właściwie cały szereg liderów i ćwierć liderów totalnej opozycji odgraża się, że Instytut Pamięci Narodowej zostanie wreszcie zaorany. My w Konfederacji mamy oczy i uszy otwarte. Nie jesteśmy bezkrytyczni. Widzimy całe upolitycznienie, upartyjnienie IPN-u, które się dokonało, zwłaszcza w ostatnich latach, już w tempie lawinowym. Szanowni Państwo, czerwone pająki kontratakują. Z tym mamy właśnie do czynienia. Po prostu IPN stał się przybudówką, tubą, jedną z tubek propagandowych na użytek Zjednoczonej Urze Prawicy, ale ciągle przecież dorobek tej instytucji ogromny, ciągle jeszcze możliwości, potencjał, archiwa i historycy, rzetelni badacze, nie brak ich w IPN-ie. No i chcielibyśmy, żeby mogli spokojnie pracować, nie oglądając się na bieżące mądrości etapu i kanony poprawności politycznej. Chcielibyśmy, żeby IPN dokończył ekshumację w Jedwabnem. Chcielibyśmy, żeby zabójstwo świętej pamięci błogosławionego Jerzego Popiełuszki, żeby zostało ostatecznie wyświetlone, zwłaszcza, że kto ma wiedzieć, ten już wiele mógł się dowiedzieć, ale IPN zatrzymał się w pół kroku w tej sprawie. Ci, którzy ocalili dla następnych pokoleń pamięć zbrodni i wynaturzeń tych totalitarnych reżimów, ich pozdrawiamy. Ich Konfederacja szanuje, ceni. Chcielibyśmy, żeby Instytut Pamięci Narodowej był bardziej asertywny i w relacjach z Żydami, i w relacjach z Ukraińcami. Chcielibyśmy, żeby obciążanie Polaków, narodu polskiego odpowiedzialnością za zbrodnie totalitarnych reżimów popełnione na naszym terytorium w XX wieku, żeby było penalizowane, żeby było karane. Jak pamiętacie, przedstawiciele Zjednoczonej Urzy Prawicy skapitulowali w tej sprawie przed Żydami. Prezydent Belwederski podpisał ten akt kapitulacji i zmiana nie nastąpiła. My tych zmian chcemy na lepsze, nie chcemy zaorania IPN-u, chcemy go bronić jednocześnie i przed totalną opozycją i przed nim samym, przed wpływem partyjnej propagandy. No ale żeby było czego bronić, Instytut Pamięci Narodowej, a także inne placówki badawcze, choć nam może niesłużące i niesprzyjające nawet doraźnie, jak Instytut Dmowskiego i Paderewskiego, który też totalna opozycja chciałaby zlikwidować. Chcemy, żeby te placówki zostały zachowane, bo zburzyć bardzo łatwo, tworzyć może już trudniej. A więc są w IPN-ie rachunki krzywd, lewacka dłoń ich też nie przekreśli, ale Konfederacja bronić będzie polskiej przestrzeni publicznej i kulturowej przed niszczycielskim wpływem lewactwa. Konfederacja, wolność i niepodległość.